Ciekawe zapytanie internautki. Czy można złożyć niekompletne dokumenty o przedłużenie zasiłku rehabilitacyjnego, jeżeli miesiąc wcześniej w tej samej sprawie ZUS dostał cały komplet dokumentów również w sprawie zasiłku? Bardzo proszę o odpowiedź. Przebywam obecnie na zasiłku rehabilitacyjnym, który otrzymałam na okres 3 miesięcy. W dniu dzisiejszym byłam u swojego lekarza prowadzącego, który wystawił mi ponowne zaświadczenie o stanie mojego zdrowia, abym ponownie stawiła się na komisji o ewentualne przedłużenie tego zasiłku. I czy muszę ponownie do ZUS-u przedłożyć dokument o wywiadzie zawodowym, skoro tak, prawdę mówiąc, w mojej teczce w ZUS-ie ten dokument już jest. Muszę zebrać te dokumenty w miarę szybko, bo został mi tylko miesiąc do końca zasiłku, a mojego dyrektora, który wcześniej mi ten dokument wystawiał, nie ma. Chodzi tu o wywiad zawodowy i obecnie ten człowiek jest na urlopie za granicą i nie wiem, czy zdążę, aby mi go wystawił. Proszę o podpowiedź, co mam zrobić. Czy takie niekompletne dokumenty ZUS mi przyjmie i wystawi i wyznaczy datę następnej komisji? Prywatnie, tak, znając ZUS, raczej bym wszystko skompletował jeszcze raz. No, głównie chodzi o to, aby nie było jakichkolwiek problemów formalnych. Oczywiście, no, jeżeli nie damy rady, to trudno, natomiast lepiej do ZUS przyjść zdecydowanie przygotowanym. Różnie to może być z tą teczką, być może utworzą nową teczkę i zanim znajdą stare dokumenty, to jak to mówią, to sprawa się może rypnąć. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia. Koniecznie wpadnij na moją stronę internetową, gdzie omawiam tutaj bardzo podobne przypadki. Oczywiście, jak nie chcesz przejść do tej skarbnicy wiedzy, wpadnij tutaj pod to wideo i skomentuj w opisie poniżej. Także opisy pod wideo tutaj są poniżej. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia.